Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy, w imieniu nas, Paulinu, pragnę was powitać tu, w tym świętym miejscu, bo tutaj ten wizerunek Matki Bożej, tak bardzo drogi sercu każdego wierzącego, przypomina tę prawdę, że Maryja nieustannie wskazuje na Jezusa, bo w Nim jest nasze zbawienie. Dlatego tu przybywamy, aby od Maryi uczyć się wiary, zawierzenia, aby te nasze nieraz ciemne wydarzenia życiowe, skażone przez grzech, związać, tu pojednać się z Bogiem, bo Maryja na Niego wskazuje. On jest naszym zbawieniem. Dlatego bardzo serdecznie was witam. Może jeszcze jedno słowo takie tytułem powitania, które wypowiedział w tym miejscu w roku 1979 papież Polak, dzisiaj święty Kościoła, Jan Paweł II, że Polacy się przyzwyczaili wszystkie swoje ważne momenty życiowe, jak wybór drogi, powołania, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Bo Maryja jest tutaj obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Wy też przybywacie, aby swoje ważne momenty życiowe, kto ich nie ma, każdy ma jakiś moment ważny. Wybór drogi, wybór drogi dobra, patriotyzm, to wszystko chcecie wiązać. Wy, sportowcy i kibice, potraficie tutaj też przybyć, aby swoje serce Bogu zawierzyć. Kochani, dziękujemy Ojcu za tak piękne powitanie naszej pielgrzymki, siódmej polskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. My się po prostu czujemy jak u siebie, bo przychodzimy do naszej mamy, do Królowej Polski, zawierzać nasze intencje, modlić się za naszą ukochaną ojczyznę i dziękujemy bardzo serdecznie ojcom Paulinom za tą niezwykłą gościnność. Oni bardzo często obrywają za to, że przyjmują właśnie ludzi wszelkich na Jasnej Górze, ale to jest takie miejsce, w którym wszyscy czujemy się wolni i nikt nam nie może zakazać ani nakazać, kto może się modlić, a kto nie, na Jasnej Górze. Nasza pielgrzymka ma już swoją tradycję. Siódma pielgrzymka to już jest rzeczywiście duże osiągnięcie i za to wam, kochani, dziękuję, że tak pięknie odpowiadacie na nasze zaproszenie, że spotykamy się tutaj, aby przedstawiać Panu Bogu sprawy ważne. Dziękuję także i Telewizji Trwam, i Radiu Maryja, Radiu Jasna Góra, które na bieżąco transmituje naszą pielgrzymkę. Przede wszystkim, kochani, pragnę powitać kombatantów, żołnierzy Polski Niepodległej, którzy dzisiaj nam tutaj na Jasnej Górze przekażą swój testament. To jest niezwykle ważne wydarzenie. To nie jest tak, że my zabiegaliśmy o to, aby ono miało miejsce. Ci dzielni ludzie, których już dzisiaj jest coraz mniej, bo wiadomo, że odchodzą, przyglądali się naszemu środowisku i właśnie sami zadecydowali o tym, że właśnie nam, polskim kibicom, przekażą swój testament, w którym chcą oddać nam te wszystkie wartości, którym byli wierni w czasie swojego życia, w czasie swojej walki, wartości, które trzeba przenieść w przyszłe pokolenia, w przyszłe, i to będzie już nasze zadanie. Bardzo wam, kochani, dziękuję i jestem bardzo wzruszony, że jesteście z nami dzisiaj w tej kaplicy. Serdeczne Bóg zabrać. Dzisiaj także będziemy świadkami
wyjątkowego wydarzenia, po raz pierwszy na Pilgrzymce odbędzie się chrzest. W zeszłym roku dziecko, jak ma na imię, bo ja już zapomniałem. Kalina. Dziewczynka miała 2 tygodnie, jak była na Pilgrzymce. I rodzice, zobaczcie, tak długo czekali, żeby właśnie na Pilgrzymce kibiców włączyć do wspólnoty kościoła swoje dziecko. Dziękujemy wam, kochani, bo to jest też poświęcenie wasze. I będziemy świadkami tej niezwykłej uroczystości. Oczywiście dziecko kibic Śląska Wrocław. Do śmierci. Dzisiaj od chrztu do śmierci. I kochani, teraz przedstawmy Panu Bogu wszystkie intencje. Każdy z was w swoim sercu na pewno przywiózł przed tron Matki Bożej intencje, które chcemy dzisiaj Panu Bogu przedstawić. Ja odczytam teraz te intencje, które nadesłaliście różnymi drogami, intencje, których modlą się księża w czasie naszej pielgrzymki, ale też każdy w swoim sercu Panu Bogu przedstawi to, o co go chce prosić. Przede wszystkim modlimy się za naszą ojczyznę, o jej pomyślność i aby była wierna chrześcijańskim wartościom. Modlimy się także za świętej pamięci Tadeusza Rufeka, który był pomysłodawcą tych naszych spotkań, za jego ojca, świętej pamięci Bogusława Rufeka, świętej pamięci Dawida Zapiska, który dzisiaj patronuje wszystkim kibicom niepełnosprawnym, dla świętej pamięci Tomka Balcerzaka, dla świętej pamięci Ryszarda Jęcha, to jest intencja zamówiona przez kibiców Lecha Poznań, dla świętej pamięci Artura, kibica Śląska Wrocław, który zmarł w noc sylwestrową, dla zmarłych kibiców Rakowa i zmarłego Roberta Zgiewa. Dzisiaj odbywa się jego pogrzeb. Właśnie o tej samej godzinie dzisiaj kibice Rakowa spotykają się na mszy świętej, żeby pożegnać swojego kolegę, a my się będziemy modlić za jego duszę. Modlimy się za Małgorzatę, żonę kibica Śląska z Nowej Rudy, która walczy z chorobą nowotworową. Za wszystkich kibiców, patriotów, którzy mimo represji walczą o wolną Polskę. Taka jest intencja zamówiona od kibiców Śląska. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny Janiszewskiej w intencji jej rodziny i zmarłych rodziców. W intencji zdrowia Heleny, Danieli, Zbigniewa, błogosławieństwo Boże dla rodziny Piotra, Anny, Pawła, Pauliny, Dominika. O Boże błogosławieństwo dla rodziny Andrzeja i Emilii, Mariusza i Emilii, Milana i Magdy, Dariusza i Małgorzaty, za Milana i Pawła, za Romana i Bożenę, Piotra i Janę, Piotra i Patrycję, Roberta, Dorotę, Kamilę, Bożenę, za Karola i Martę, o zdrowie dla małego Jędrusia, za to mogą się kibice Legii Warszawa, za świętej pamięci Kornela i Łukasza z Legii, którzy zginęli w drodze z Lokeren, w intencji Weroniki i Łukasza, którzy dzisiaj wstępują w sakramentalny związek małżeński, za młodzież z oratorium świętego Jana Bosko w Suwałkach i młodzież z zespołu szkół technicznych w Suwałkach i za kibiców WIG-u w Suwałkach. Tutaj piękna intencja, ksiądz główny przewodnik międzynarodowej pielgrzymki w Suwałki Ostra Brama, na którą zapraszamy serdecznie, modli się razem z nami, jak co roku zresztą. I intencja pielgrzymów z parafii Konie Młoty z księdzem proboszczem na czele i oni zawierzają niepokalanemu sercu Maryi całą Polskę. A teraz w chwili ciszy, drodzy, nie każdy z was zbudzi intencję, którą chce dzisiaj Panu Bogu ofiarować przez ręce Matki Najświętszej. Stanę w prawdzie o naszej grzeszności, słabości. Uniszmy się przed miłosiernym Bogiem, byśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Wszego błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu, Najświętszej Marii Pannie, przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Ale bowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. Przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Oto Słowo Boże. Bogu będą dzieci. Zawsze będą modlić się.
wzajemnie się błogosławią. Niech wszystkie rody ziemi życzą mu szczęścia. Księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. Oto słowo Pańskie. Drodzy, z chrystusowym pozdrowieniem pokoju i nadziei płynącej z betlejemskiego żłóbka pozdrawiam Was wszystkich uczestników siódmej już naszej ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. W tym świętym czasie Bożego Narodzenia doświadczamy jak co roku wielkiego daru przyjścia na świat Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii jest czasem łaski. Jezus przychodzi do każdego z nas, wzywa po imieniu, pochyla się nad historią naszego życia i pragnie nam błogosławić. Dlatego przynosimy w sercach w to święte dla nas miejsce tak wiele intencji. Zawierzamy Panu Bogu przez ręce Matki Najświętszej, Królowej Polski, nasze rodziny, przyjaciół, tych, którzy w związku z naszym pielgrzymowaniem prosili nas o modlitwę. Składamy u stóp ołtarza codzienne troski, zmagania ze słabościami, chorobami, trudnymi życiowymi doświadczeniami,
ze łzami może w oczach błagamy o dar uzdrowienia dla chorób duszy i ciała. To dobre miejsce i czas, aby te wszystkie sprawy zawierzyć Chrystusowi, który jest Panem historii naszego życia. W tym świętym miejscu, narodowym sanktuarium, chcemy zawierzać dobremu Panu Bogu także sprawy naszej ojczyzny. Jak co roku, modląc się o jej pomyślność, o dar zwycięstwa miłości do ojczyzny nad własnym interesem i karierowiczostwem dla tak zwanych elit politycznych, które sprawują władzę i mamy wrażenie, że robią to często w oderwaniu od narodowej sprawy, naszych odwiecznych tradycji opartych na fundamencie etyki chrześcijańskiej, w cieniu ciągłych afer, niedomówień, kłamstwa, prywaty, dziwnych okoliczności związanych z liczeniem głosów wyborczych. Nasza modlitwa jest chrześcijańską powinnością, wynikającą z biblijnego obowiązku braterskiego upomnienia i jednocześnie głęboko zakorzenionej miłości oraz wiary w to, że każdy swoje życie może zmienić. A te przemiany nazywamy w naszym chrześcijańskim świecie wartości nawrócenia. Z miłości do naszej ojczyzny, by była wierna chrześcijańskim wartościom płynącym z Ewangelii,